Siemaneczko, z tej strony Puszaty Kaktus. Dzisiaj drugi vlog. Jestem ciekawy, jak się przyjmie. Po ostatnim, jak patrzyłam, było 24 wyświetlenia, więc się bardzo, bardzo cieszę. Miejmy nadzieję, że pod tym dobijecie jeszcze więcej, ale na wstępie zostaw tam na dole lajka oraz subika z dzwoneczkiem. A my teraz właśnie sobie spacerujemy i jest fajnie. I jeszcze pod koniec vloga pokażę wam, jakie prezenty dostałam pod choinkę. Naprawdę są zajebiste i naprawdę jeszcze raz są zajebiste. A my się przenosimy. A więc tak, doszliśmy teraz do cmentarza żydowskiego i teraz właśnie się przejdziemy do takiej jednej z kapliczek, a wy będziecie to widzieć. Doszliśmy do takiej kapliczki. O, widzicie ją teraz tu. O, tam mama. Cześć, mama. Cześć, synu. Kapliczka to jest taka popsuta już trochę. Z daleka wyglądała jak tutaj byłyby same fundamenty jej. Nawet jeszcze w niej. Ale no, wygląda w miarę jak na kilkaset lat, to na miarę dobrze. To jakieś żmiownie są w środku chyba. O, tu i na telefon. Dobrze, naprawdę. Mamy takie jakby napisy też. Uszkodzony dach. Materace po żulach. I wiele, wiele innych. I wygląda tutaj, no, nie za ciekawie. Wszystko jest tutaj porozwalane, wszystkie ściany i tak dalej. Wokół tej kapliczki, tak, no, widzicie za mną, ta, i też tu, tak, minimalnie śniegu, ale to jest taki bardziej lód zamarznięty. Tak, no taki ten, no. Na pewno ten jest taki śnieg, na jaki długo czekaliśmy. Prawie się potknąłem. Ja tylko czekam, może będzie taki piękny śnieg, gdzie będziemy mogli jeździć na sankach, nartach czy na snowboardzie, zależy to, na czym jeździ, możecie napisać w komentarzu pod filmem, a też pod filmem możecie zostawić lajka i subika z dzwonkiem, a żebyście wiedzieli więcej takich vlogów lub jakichś innych gier, na przykład Forta czy Minecrafta lub takich innych. Jeszcze może Astronir też wleci, dawno nie było Astronira, już niektórzy się o to dopytują, więc miałem jeszcze kiedyś, nie nagram tego Astronira, no bo już pod jednym komentarzem odpisywałem, że mi się usunęły te nagrania i to jest według mnie trochę słabe, że się usuwają, bo to jest takie głupie, że mi się usunęło, ale miejmy nadzieję, że już drugi raz się mi nie usunął. Do drugiej części cmentarza idzie się minimalnie pod górkę. I jest ona znacznie, znacznie większa. Właśnie przechodzę teraz przez takie połamane drzewo obrośnięte bluszem. I tak. Doszedłem właśnie do tych pozostałości. Troszkę się zdzipałem, bo nie powiem, ale biegłem. No, ostatnio jak byłem w jesieni tutaj, to było tego więcej. Należy do gminy, tak. Jest tego nawet dużo. Potykam się o groby. I są takie jakieś na dole z jakimiś rzymskimi znaczkami chyba, nie wiem. I tak wiele, wiele innych. Jak widać, można zaobserwować. Jest tutaj dwie takie nowe tablice, w miarę nowe. Tak, nie wiem, ile mogą być maksymalnie lat. Jak myślicie? No i mamy tam znacznie dużo innych, ale starych. Jak właśnie się dowiedziałam od mojej mamy, to jest język hebrajski. Jak wiecie, jak znacie ten język, możecie napisać, czy wiecie, co tam napisane. Ten język wygląda według mnie, jak byłyby takie odwrócone liczby. No, sami sobie spójrzcie, no. Niektóre takie odwrócone U wygląda jak odwrócone U. Ale to nie wiem, co to jest. Możecie napisać, jak znacie. Na pewno tu te pierwsze dwie literki mi się wydaje, że to jest spoczywaj w pokoju lub tu spoczywa, bo takich napisów jest dużo, albo spoczywa w pokoju. Miejmy nadzieję, że wam to podoba się, takie vlogi, gdzie kręcę różne takie cmentarze i tym podobne.
Zobaczcie, właśnie przed chwilą znalazłem takie jakby ponumerowane nagrobki. To jest nagrobek 117. Tu mamy 118. Tutaj mamy, to powinno być 119, choć to jest tak zamazane, że ja tu widzę 100. A nie, jest 119. Trzeba się po prostu mocno przyglądać. Następny 120, 121, 122, 23 i tak dalej. Ciekawe, no, ciekawe. Jestem w ogóle ciekawy, dlaczego numerowali nagrobki, bo to jest według mnie bardzo, bardzo dziwne. Właśnie tutaj z tej drugiej części cmentarza widać jest tą kapliczkę. O. Tam możecie zauważyć, nie wiem czy ją widać, ale strasznie to są krzaczory, więc może to jeszcze przeszkadzać. Jak byłem na dole, chciałam powiedzieć mamie, żebyśmy po prostu poszli tamtą od kapliczki, poszli sobie tutaj taką dróżką i weszli tu. No ale potem jak doszedłem, to zobaczyłem, że to trochę jest, no, bardzo dużo stopni nachylenia, więc nie poszliśmy. Sobie tak właśnie wracamy, idziemy na hełm i widzimy taki nagrobek. Jest to taki rysunek, to jest rysunek konia, o. Właśnie takie, na starych takich pomnikach jest takie, widziałam też na niektórych grobach takie rysunki. Jeżeli chodzi o te dwa najnowsze, co było widać, to tam nie było żadnych rysunków, tylko takie te, taki jakby, no napis po hebrajsku. I jeszcze tutaj z drugiej strony jest napis, ale słabo go widać. I to jest grób 485. Wychodzimy właśnie z cmentarza na hełm. Możecie zaobserwować, w jakim wyjściu wychodzimy. No i tak, jeszcze wam pokażemy właśnie teraz drogę ślimakową, którą po tak potocznie nazywamy, ja, tata, mama, nazywamy ją właśnie droga ślimakowa, ponieważ było dużo ślimaków na niej, po deszczu zawsze wychodziło w jesień i w wiosnę dużo ślimaków, ale teraz niestety ją zrobili na taką kamienną i teraz już tam prawie nic nie wychodzi. Może spotkasz jednego ślimaka na 300 kiedyś było. Mogło być aż 300 ślimaków na tej drodze, więc naprawdę. Teraz zepsuli tę drogę cholernie. Miejmy nadzieję, że droga ślimaka wam się podobała i że wszystko, co było na dworzu. A teraz przenosimy się do otwierania prezentów. Jesteśmy już w domu i właśnie teraz będę pokazywać wam moje prezenty, które dostałam pod choinkę. Pierwszym z nim jest głośnik JBL Party Box. Bardzo mocno wali basem. Są trzy opcje basu. Tutaj mamy guzik Bass Boost. Jeżeli klik na bez Bass Boosta, też mocno wali. Jeśli mamy pierwszy Bass Boost włączony, też bardzo mocno wali z basem i już naprawdę czuć, że jak podłoży kartkę się, to bardzo, bardzo mocno wali. I mamy też drugą opcję Bass Boosta, po prostu wciskam jeszcze raz. I teraz jest jeszcze większa opcja Bass Boosta, która wali tak, że normalnie niektóre meble zaczynają się trząść. Tutaj mamy pokazane baterie. Baterie mamy 5 kresek na 5 kresek i możemy też zmieniać oświetlenie. Mamy na razie takie. Mogę pozmieniać sobie na przykład na takie. Mogę wyłączyć i też takie. Są trzy opcje tego. Według mnie najlepsza jest środkowa, gdzie są te kółeczka, bo one po prostu tak migają tak fajnie, jak jest utwór. Bass boost jest naprawdę mocny. Można tutaj zgłośnić, niestety tego nie widać na kamerce, szkoda. Można podgłośnić, ściszyć i wystartować muzykę. Można też go położyć na taki drążek na dole, tutaj na dole jest taka opcja, ale nie będę już go podnosić. Głośnik waży 9,5 kg, jest naprawdę duży. Czasami na styropianie go kładę, żeby mniej waliło. Tutaj mamy też, tutaj jest jego nazwa, Party Box. I tutaj różne do podłączenia. Możesz mikrofon podłączyć i takie tam inne. Kolejny prezent, którego dostałam pod choinkę, jest to pad do PlayStation 4. Jest to oryginalny pad od PS-a. I jest bardzo fajny. Tutaj możecie zaobserwować takie, o takie tutaj, widzicie to. To się obraca i to powoduje to, że są dygania na padzie. To samo po drugiej stronie, tylko że tutaj jest takie jedno. I pad jest na niebiesko, bardzo fajnie czasami odbija stół. I jeżeli chodzi tutaj o te gałki, to
jest troszkę większa przerwa pod nimi, bo jak jest zwykły pad, to jest mniejsza przerwa. I też, jeżeli go obrócimy, mamy tutaj z tyłu taki przycisk mały i jeżeli go naciśniemy, troszeczkę zgasło nam, jest troszkę mniej światła. Jeżeli jeszcze raz go naciśniemy, totalnie będzie coś takiego, że zwiększa się światło i zmniejsza. Gaśnie i szybko znowu. I tak cały czas. I można też totalnie wyłączyć, ale według mnie wyłączone jest bez sensu. Po pierwsze, nie jest on podłączony do prądu, tylko on jest taki na kablu cały czas, że się nigdy nie odłącza. Więc to jest taki plus, że nigdy się przynajmniej nie rozładuje przez te światełka. O, włączę sobie na takie, na które gram najczęściej, czyli na takie średnie. Albo na maksymalnych. Ostatnio w dzień gram na maksymalnych, a w tak już wieczorkiem gram na takich zwykłych. A ja mam nadzieję, że odcinek się spodobał, że zjechałeś na dół, zostawiłeś lajka i subika z dzwoneczkiem, żebyś wpadał na więcej takich vlogów. Pamiętaj jeszcze o tym, żeby ten film skomentować, czy lubicie jeździć na nartach, na sankach, czy na snowboardzie i w ogóle na czym jeździcie. A ja dziękuję. No i cześć!